Czy smakuje Pani mięso kupowane w lubuskich sklepach? Mięso tak, ale to ja sobie sama przyprawiam. A dlaczego? Dlatego, że nie mam takiej odwagi, żeby kupować mięso przyprawione w sklepach. A dlaczego nie ma Pani odwagi? No kilka lat temu kiełbasą się zatrułam i od tego momentu kupuję świeże mięsko i przyprawiam po swojemu. Ja pamiętam smak wędlin jako dziecka, to żaden wyrób nie dorówna. Nie. To czasy z mojego dzieciństwa to były przepyszne wędliny, przepyszne mięso. I to naprawdę się nazywało wędlinami, tak? A teraz gorzej. No niestety gorzej, bo ona poleży 2 dni w lodówce i śliska już do wywalenia jest, jak to się mówi, tak? A czym Pani się kieruje przy wyborze wędlin? No przede wszystkim jakością. No cena, wiadomo, że jeżeli przykładowo coś kosztuje 5 zł, to nie będzie najwyższej jakości, to już nawet wolę zapłacić te 30 zł, wziąć parę plasterków mniej, a mieć no, gwarancję dobrej żywności. Co powiesz o jakości wędlin z lubuskich sklepów? Z lubuskich sklepów? Nie zawsze jest zadowalająca, dlatego że mięso ogólnie, które pochodzi do tych wyrobów, tych wędlin, nie jest pierwszej jakości. W tym sensie, że rolnicy nie produkują już naturalnie, tylko są to preparaty i takie wspomagacze i tak naprawdę nie jem mięsa, tylko jakieś tam mięso z wodą, z solą i tak dalej. I okazuje się, że w wędlinie nie ma nawet 90% mięsa, tylko na przykład 60 albo 50%. I to jest zadziwiające. Gdzie najczęściej kupujesz wędliny? Staram się kupować przez internet, patrzę przeważnie na ekologiczne gospodarstwo. A zgadza się Pani z tą teorią, że teraz w kiełbasie jest mniej kiełbasy, a więcej wody? No, te sklepowe tu jakoś z domu nigdy nie przemawiały, więc... A woli Pani więcej zapłacić za kiełbasę, mieć oczywiście pewność, że... kupujemy niewielkie ilości, ale za to naprawdę czegoś smacznego i zdrowego. No więc generalnie, no, przyznaję, że kiedyś były trochę lepsze te kiełbasy. No ale problem jest w tym, że po prostu teraz jest tak... Jak już się ją ugotuje, to jest tak strasznie dużo tłuszczu, wiem, bo to napływa w tym tłuszczu. Kiedyś było lepsze, za komuny było lepsze. Te obecne wędliny, które są w sklepach, ja nie mogę powiedzieć, że są niesmaczne, że są złe. Mnie na przykład smakują wędliny od Zyguły, prawda? Oczywiście nie wszystkie, niektóre, ale na pewno to nie jest już taki smak jak tamtej kiełbasy. A czym się Pani kieruje przy zakupie? Przy ceną, zakupie? Czy... Znaczy nie ceną, po prostu jakimś doświadczeniem, bo coś kupuję, coś mi zasmakuje, prawda? To po prostu kupuję. Lubię kiełbasy na przykład staropolską. Czy odpowiada Pani jakość wędlin kupowanych w lubuskich sklepach? Nie. A co najbardziej Pani nie pasuje? To, że po 2 dniach się psują. A co jeszcze? Mają jakieś inne wady? Tak, dokładnie. Mają jednakowy smak. Wszystkie. Czy smakuje Panu wędlina kupowana w lubuskich sklepach? No, raczej tak. A które są najlepsze wyroby? Sobkowiak, wie Pan, później co tam jeszcze jest. Z Biedronki. Chciałam powiedzieć, że nasze wyroby to są wędliny, tak? Wędliny, tak? Są najlepsze na świecie i są pyszne. I jeszcze by było fajnie, jakby można było je kupić wszędzie. Tak, co tam więcej powiedzieć? No i zdrowe, nie?